Przepraszam, co tutaj robicie? Nie, ja przerwa. Bagno. Bagno. Miał. Oj. Miał, kurde. Najlepsza część vloga. Zapraszamy na objawianie przyczep. O, nie liczy się nic. Ja szczekam na siebie. Otworzę ci drzwi. Otworzę ci burtę. Dawaj. Weź ten gnój już i do mnie chodź. Ale wspaniale ogółem. To jest kupa. Kupa to jest. Kupa śmierdzi. Kupa śmierdzi cały czas. A pod koniec dnia kupę sobie strzelę ja. Chłopie, jak te chałupy ze strzechą na dachu. Jak te kaszuby. Ja. Ale masa dziewczyn do ciebie będzie pisała po tym vlogu. Dla niego to dla mnie. 10 na 10. Rekord video. Druga, nie? No ma to obiecane. Na solcu. 78 rok przyczepy. To se podłożę, ja muszę se podłożyć akurat na solcu, to se wezmę. A to jest do jedzenia, to są te takie chlubki, kurde. Kiedy już długa i jak odnosi nazwę? Ile razy Łukasz by oddaleć drugą wagę? Życie to skórnie ze swoimi trzymasz tamę. Jak masz miękkie zęby, to łapisz dupy, nie miał szklane. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez statu. Witam na świt, witam koło na luzaku. Radości łzy, nie smutku, uratu. Cały czas liczę, stawiam czoła bez staku. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez statu. Witam na świt, witam koło na luzaku. Radości łzy, nie smutku, uratu. Cały czas liczę, stawiam czoła bez staku. Los nie równo następuje, wydaje, znać komu daje. Tam dzieci ojca zwiedzający zakład karne. Począć liczę wagę. Serdecznie witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Co tu się w ogóle dzieje? 60 my przemalowali, Kubuś jest ze mną. Witam serdecznie. Witam YouTube. Co, ja jestem w szoku, bo przyjechałem do siebie na żniwa, a ogólnie tak, żniw na razie nie nagrałem, u Krzycha vloga nagrałem. Dzisiaj z Kubą w ogóle taka spontaniczna akcja, wożenie obornika na solec. Gnój i chuj. Wozimy oborniczek na solec. Kuba już mówi, że ma dosyć, nie? Mówił, że ma dosyć, że kurwa, co ma z tym robić, ileż to można przecież. To już zimie nawet nie chcę przyjmować przecież. No, to nie ma co przeazotowywać. Puchnie to wszystko, więc akurat sobie pięknie wozimy. Teraz już pierwszy transport, można powiedzieć, dwie przyczepki mamy zawiezione, dwie HL-eczki z tyłu, jak sami dobrze widzicie. Pięknie miastem wracamy, wszystko ładnie. Tego elegancko high, można powiedzieć śmiało. I jeszcze będzie z półtora mniej więcej gdzieś coś takiego. Tak, bo to gnój z odchowalni, będzie go troszeczkę mniej. Ale azotu będzie dobrze. I bardzo dobrze. Kiedy masz wstawienie mordeczko teraz? Nie wiem. Nie wierzysz. Kogo to obchodzi? No, znaczy na wczasy trzeba jechać ogółem. Wczasy, wakacje są. Tak. O, my jak... To na tydzień. O, ale pójdło. My swoje wakacje mieliśmy miesiąc temu? Ty, ile to już będzie? No, będzie miesiąc.
20. Siemano, kolano, łokietnica, baletnica, strusica. Nie ma tak, jak miasto. Zielonego to każdy pozna. Nie ma, wszyscy machają. Na wakacjach to z miesiącem byliśmy. Byliśmy na wspaniałych domkach, które mogliście widzieć. Ja tamtej pory się z Kubusiem nie widziałem. Chciałem mu zrobić małą niespodzianeczkę, że tak przyjechałem na żniwa, ale no tak się za szybko wydało. Ogółem całe te i o. No i cześć. Jest elegancko. Mamy siebie ogólnie ten miesiąc dobrze, że taki był. Odpoczęliśmy od siebie, bo mieliśmy siebie ogólnie trochę dosyć już po tych domkach. I nasze wątroby miały dość nas też, więc no taka przerwa nam się przydała. Może teraz nie jeszcze typowo żniwa, bo tak naprawdę żniwa to zaczną się u wszystkich, no można powiedzieć, że za miesiąc. Bo no i ty pewnie rzepaki i pszenice i wszystko to tak za około miesiąc. No ale jest co upijać u tego pana, no bo kurwa, nowy nabytek jest nowy kombajn, proszę ja ciebie. No nie opłaca się, nie opłacało się nie opłacało się nikogo wziąć, więc trzeba było kupić kombajn. No i tak właśnie to wyszło. Sąsiad za drogo bierze, żeby mucić bizonem. Budzynem, no, żeby budzynem mucić. Żeby mucić bizonem. I dojść czwara. I trzeba było, wiesz, no sobie kupić coś tam, żeby sobie samemu mucić. Lepiej wincy oddać państwu, niż sąsiada złodzieja jeszcze. Jebać sąsiada. Żeby mu jeszcze pieniądze dawać. Jak mota wam sąsiad dużo przyjeżdża, to lepiej kurwa weź ta, kup ta se kombajn i se samemu. O, proszę bardzo. Kościutko, to pa, jest pałek wieprzy, że wchodzą w zagle. Trzeba było tylnią mośkę trzeba było zaciągnąć w tej KLC. Ale powiem wam, że sąsiady to się kurwa u mnie patrzyli, bo to nowe nabytki ostatnio u mnie. Tero jeszcze łobornik przyjechał, jak wapno gdzieś dojedzie może w tym roku też, to kurwa sąsiady łochujają. Mietły nie ma, a co roku była. Łot sąsiada chciała wejść, to popatrzyła kawałek i nikuja med od miedzy i się cofła. Poszła w pizdu. Sąsiad jeszcze nigdy taki mietły nie miał jak w tym roku, wszystko ode mnie do niego poszło chyba. Tak to jest, mówię, kurwa, trochę lepiej w tym roku, mimo tej suszy, mimo tego wszystkiego. Właśnie, masz ten, no, deszczomierz i... Nie, mietły nie. Mietła ma, roślina wiodąca w mojej pszenicy. Ja sieję mietły, czołuję. Ja sieję mietły, a pszenica wschodzi. O, no, pięknie. Mrozoodporna. U mnie się pryska na pszenicę. Szóstka mrozoodporności pewnie. Lepsza słoma jest z mietły. U nas zawsze to ta słoma taka fajniejsza jest, do pościelenia czy coś to... Taka bardziej miła w domu. Tak. Dokładnie, więc to tak jest. Kurwa, wyleciało mi z wątek mi wyleciał. A, proszę się pochwalić, jaki kombajn Boży jest. Klos. O. Klos, klos. Kombajn z klasą. Dominator. O, motor. Motor. Lewa w górę. Nie widział. Patrzę lewą podniósł spod z motora. Klas Dominator, 150, proszę ja was. 2009 rok. Z pewnej ręki, inaczej bym nie brał kombajnu. No po co komu kombajn? Czekaj, myślę, czy nagrywałem. Nie. Mogliście go widzieć w tle z jednych ze starych filmów, ale nagrywać go nie nagrywałem w pracy. Nie wiem, chyba kiedyś zaproszenie na nagrywanie jego, ale jakoś to tak nie wyszło wtedy. Tak, bo to od sąsiada wzięty, od kolegi, którego Polek nagrywał. No, tak bardzo znane filmy, czyli te wożenie obornika. Kurwa, górka śmierci. No, 8 baniek ponad. Przedost miałem przejebane, kurwa. Przepraszam bardzo. No my się jeszcze nie znaliśmy, mordo, wtedy, no, nie? No wtedy jeszcze nie. To jest z 8 lat temu, 9. No. A żeśmy drogę tam poryli, uła. No, ja następnego dnia sobie wożę obornik, tak samo jak dzisiaj. Wychodzi do mnie sąsiad z widłami. O, żeś drogi naryl. Ale oni poprawiali, przecież było wrócone, poprawione było. Tak. Ale tylko, że to kurwa było już tak rozkopane, że to była masakra, nie? Ten pioch jebany. No tam jest pioch, no górka śmierci też. Kurwa, mogli im kipnąć obornika, by się od razu lepsza zrobiła, może jaka trójka, czwórka, by wskoczył pszenicy, by zajebał kukurydzę na podozmian. I mietły. No. Ja już miałem wszystkie rodzaje, człowieku, jakie tylko były możliwe. 10 lat mietła była, nie chciało odpuścić. A w tym roku bas się postarał, pontonsem my jebnęli. Pierwszy na raz? Na wiosnę czy na jesień? Nie, na jesień. Na jesień. No i właśnie to jest dobrze. Na jesieni według mnie troszeczkę lepiej działa. Powinno, my kiedyś robiliśmy tak, że jak dobrze myślę Glenem. Glen to był taki zapobiegawczy. Na jesień i na wiosnę mocniej się walnęło. No. Ale lepiej mocniej walnąć na jesień, a poprawić w razie W na wiosnę, choć jak dobry środek jest i wszystko to nichuja nie trzeba poprawiać tego, nie? Więc tu wam powiem akurat pod tym względem, no naprawdę ja jestem w szoku, bo przez tyle lat my żeśmy kupowali przeróżne opryski i to za cholerę nie pomagało, a w tym roku no coś pięknego, jeśli chodzi o to. Testy wiaty na słumę. Na słumę, proszę bardzo. Wiedzima, zobaczyć, czy się będziemy wykręcać. O, to. Ładno, co nie? Dobra, ładno. Panie, ale tu BM-ką by było upalanie, nie? Ła. Mogłeś na wprost jechać.
przyczepy by przytrzymały. Panie, to ty, kiedy parapetówka? Jak będzie konstrukcja, jak będzie wieniec. Jazenka zamówię. Para, pa, para, pa, pa. Jata. Jata. O! Słoma. Nana. Piotra, kręci się, kręci się, kręci się. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Tyle, kubuźmy na korniku. Wiatraki, au! O kurwa, 14 to nie ma. To jest robota widłami, a nie tam moment bym to my widłami we dwójkę my wrzucili, by było, a nie. Proszę bardzo mnie przejechać. Powiem wam, że jestem naprawdę w szoku, bo kiedyś żeśmy nieraz wozili ten obornik tych kurników i nie szło wytrzymać. A tu naprawdę to nie ma w ogóle tego smrodu ani nic. Wiadomo, jest trochę. Dziękuję, później po przuntą jeszcze wtedy. O kurwa, drogo. Kierowniku, daj 2 złote na piwo. Daj 2 złote na piwo, kurwa. Wypiję za polim, kurwa, majster. Widu tego. Jakie piwo? 2 złote. Panie Zdasiu, kurwa. Witam serdecznie w mojej kuchni. Kurwa, panie. Ale ja pierdzielę, naprawdę mówiłem tu ludziom, że dobyłem nie jednym kurniku i była tragedia. Ale no to jest... Tutaj to jest odchowalnie, no to nie jest duży kurnik, no to jest dla nas takie coś, że no... Pierwszy raz dzisiaj ogólnie ładuje tak, że ładuje na zewnątrz, bo tak to tutaj się pierdolię z tymi przyczepami wielkimi. To łyżką przecież tutaj siedząc do góry to jest moment, nie? No, tak. Dlatego wszystko sobie teraz ładnie pozgarniamy, wywieziemy na zewnątrz, no i jako tako będzie. No nie ma tragedii naprawdę, a tu faktycznie, no to jest, no manitka ta mała nie jest. Pierdzielić się tutaj? No łyżka 2,60, no na przykład tutaj będzie... O kurwa, ale to przechodzi wszystko na styk, ty! No. Kurwa, szczur się nie przeciśnie! I na przykład tutaj pod nagrzewicą, no jest troszeczkę problem, ale jak widać, Kubuś umi. Boki, no. Kubuś już kiedyś woził tutaj gnój. Super! Góry mało. Ba, i z nagrzewicą wyjebę. Łopur, kurwa! W złym miejscu stałem. O chyba tak. Bo mordo też. O kurwa, za moje nogi. No ładnie, ładnie. Elegancko, haj. Ale patrz ile gnoju wyciągnąłem. Ale ładnie. O, bardzo jak ładnie. Podłogi pozmiatu musiałem w dół, to też takie. Wszystko na kupę i pół odkurzaczem. Właśnie to jest fajne, nie? Rolnikowi powiesz, że zobacz ile gnoju, a podejdź do dziewczyny. Ty wiesz ile gnoju mam? No chuj mnie to obchodzi. Jakieś wąty, kurwa, nie? Chuj mnie to obchodzi. Kurwa. Jakbyś chciał się oświadczać, to oczywiście, że gnojem. W tych czasach powiem ci tak. No. A gdzie pierścionek? 3 przyczepy gnoju ci przywiozłem, mało. O, ściana. Szybko. Wyjechałeś kiedyś na zewnątrz, nie? Tak, z piątki u mnie. Cofałem. Co tu jest? Cofałem jak myliśmy kurnik. Elegancko było cofane i... machnął coś ziomek, który tam z tym skarczerem stał. I myślałem, że to do mnie. A ja patrzę, już ze ścianą tylną wyjeżdżam. Ale przyknąłem tylko zaczepem. Oczywiście wbiłem się tam, gdzie są wentylatory, no bo gdzie najtaniej, nie? No, no i co, no 3 pustaki, 4 płyty. Nie szkodzi. Docięte, zamurowane, nie widać. O, ale teraz, powiem ci, że teraz zaczyna mnie gryźć dopiero, nie? No. Masz tak szczypać i oczy gryzą. No bo tam z rogu jest najmokrzejszy obornik, nie? To mi zawsze, z tego byłem najbardziej zawsze rozjebany, jak fajnie ten, zawsze spychanie było, nie? Po tej płycie. Patrzymy, teraz jedna płyta trochę odstawała, bo kret podrył. No. Byśmy nachowali, kurwa, pierwszy raz to. No trochę, chyba bym glonojada na szybie przybił. No, powiem ci, chyba tak. No to
To jest właśnie zajebiste w tych kurnikach, że to tak samo można pospychać, nie? No właśnie tutaj tylko, no przecież jak tam mam tyle gnoju, to ładowarką 3 metry. Tak powiedziesz, jest chuj, nie? 3 metry i pełna łyżka, nie? Tutaj jest mało gnoju. O wieku, mogłem swoją kurwa przyjechać, jedną łyżkę byś mnie załadował i z powrotem bym już nazad jechał. W sumie da, dwa razy byś obrócił i przewieziony. Ja pierdolę, tyle co ty masz w łyżce teraz, to mi na przyczepę nie wiem, czy by weszło. Rozrzutnik jeden raz. Rozrzutnik jeden raz. Oj, co powiem, że trzeba odładować, jak będzie ten czas rozwalania. To cyklopem się powinno ładować, a nie takimi rzeczami, kurwa, jak łanita. Ja zaraz do ojca zadzwonię, jak podjedzie tu do środka, kurwa, byleby my tylko karmników nie pościągali. No jak? Tylko najważniejsze. O. Jak ma dużo wejść, to trzeba od razu ugniatać, kurwa. O. To są helki do tego przeznaczone po prostu. To jest. Helka to ogólnie są, poczekaj, lustereczko powiedz przecie. Czemu Bolek jest najbrzydszy na świecie? Daj Boże, ja odeszedł. O. Pyk. Jak kadry nie przestawiły się, powiedz widzom. Co? Że kadry się przestawiły, czy nie przestawiły się? Nie, wszystko w porządeczku powinno być. No to kurwa, to idziemy. Takie to życie na wsi, no nie ma lekko, nie ma... Jak jadę, to wjadę do kuchni. Ła. To fajnie. W środeczku ci powiem ogólnie. No, chcesz drugą? Co? Ładowarkę. Będzie kurwa odpolać niepotrzebnie. No łyżkę i tak musimy zmienić, bo muszę tą wygarnąć, bo tą dużą nie wygarnę. To chłopaki tam na rozrzutnik od razu niech pakują widłamy. Wezmę tą mniejszą, tą 3-metrową, nie? wezmę farbę. Ogólnie to powinieneś mieć taką zrobioną na pół kurnika, żeby ci sięgło od razu. No. Było najłatwiej. O kurwa. Ło, wow, no i chuj. Ja podbijam to widłami zgarnę. Jo. Pójdę, przyniesę wtedy. Ale ci zaraz wezmę, nie? Chyba sobie tą kamerę i ponagrywam parę ujęć, bo pamiętam wtedy, jak nagrywaliśmy zajebiście w kurniku, ten prześwit taki widać słońca i jak ładowarka zapierdala, nie? No jak chcesz, proszę bardzo. Zaraz sobie pójdę. I właśnie o to chodzi, jak tutaj jest nisko. Tutaj nawet wysypuję i tam ja muszę rurkę od gazu, nie? Kurwa, o. Od gazu? No, od gazu, tak. To, no. To już ma ta tak zrobione, że już jak trzeba je gazować, to od razu bezpośrednio? Tak, bezpośrednio. No jak ptasia grypa przychodzi, no to ile można mieć tą ptasią grypę? Teraz podobno na koty przychodzi ptasia grypa, broń Boże, żeby tu kot wszedł. Ja już Kubie mówiłem, że niedługo gazowany pewnie znowu. Nie, tu jeszcze nie było gazowane, w tym kurniku nie. Ale już gaz Ale już rozpodziłeś. Tak, no. Początkowo miało być opłacalnie, że gaz jest do ocieplania. Okazuje się, że bardziej się opłaca gaz do gazowania. Jebać tu, co? Co tam piszczy? Coś tam piszczy, wiecu. Tak, ogólnie. Pewnie pociągłeś od razu z tego, co tu szli, tym Gazpromem, kurwa, całym tym rurociągiem. Tak. I raz idzie ropa, raz gaz. No i ja puszczam indyki, a oni mi ropę dają. Bez sensu, już nie nadążam ciągników tankować. Musi być wesoło, no bo to nie ma co się łamać. W każdym grudniu nie będziemy się załamywać, jak jest cenami w tym wszystkim, bo byśmy mogli wam tu mówić, jak to jest z opłacalnością też takich kurników, to... No raz jest dobrze, raz jest chujowo, no. Trzeba coś rzeczy robić. Tak samo jak każdy na wsi, no. Kto z tym skończy, skoro tyle... Ludzie się wychowali, niektórzy się nie wyobrażają innej pracy, no. No a jak? Mam dużo ludzi takich, którzy gdzieś tam, wujek jeden czy drugi i kurwa, no... Nie wyobrażałem sobie iść do innej roboty. Proszę, ja muszę się do ciebie przytulić. Dobrze, zapraszam serdecznie. Chcesz się przelizać, nie? Nie, dzisiaj nie. O, ja będę plecami taro, to jak będę mocno piszał, to znaczy, że kurwa za blisko. Nie no, chuj. Dobrze, koła nie podrzuciło. Proszę się cofnąć, zabrać to, zaprezentować dla widza. No oczywiście. O kurwa, muszka mi do łuka wlazła. Dla niego, no właśnie jest tych meczek. No ale no co robić? Lubią to. Lubią ten gnój. Tak samo jak pszenica. Ale fajnie przechodzi ta linia, nie? No, pod ładowarką. No kurwa, no tutaj jest ten moment, na z tyłu ładowarki wystaje to czerwone, nie wiem co jest od dasku. Tu, to po prawej, to. Nie, nie no, jest to źle. Idzie na milimetry. No to, tak patrzyłem wcześniej. Tu nie jest źle, tam ta linia jest chyba trochę niżej. No bo jak wcześniej patrzyłem, to mówię, kurwa, było bardzo blisko. No i jak sobie pozgadniamy, to ładnie, zaraz będzie blisko ładować, nie? A tak to weź się z tym pierdzią.
Czy to jest najgorsze? Pierwszy raz w życiu teraz ładuję, że ładuję sobie przyczepy na zewnątrz. Jak ładujesz przyczepy na zewnątrz, łyżkę sobie podnosisz wysoko jak chcesz. Wszystko sobie tak nagarniesz jak powinno być, że czy chcesz z lewej czy z prawej strony. Bo łyżkę mam troszeczkę za szeroką, to muszę jak jedną pełną załaduję, to za chwilę muszę pół łyżki załadować z drugiej strony, nie? No a tutaj pod dachem bindra jest, linie są, wszystko się trzeba, wiesz, uważać, bo z ładowarki masz wystaje. A tutaj elegancko sobie kładę jak panociek. Co nas pada, to... To poleci w pszenica i tak z tego suma będzie z powrotem. Łajak. Dobrze, że sum się od nie mam jedzy, bo bym kurwa tam stoł i łapał, może by nie ta sumada poleciała. No daj, broń Boże, grabiłby. A do czego? A komu to potrzebne? No. A dlaczego? Chyba pierdolnej samej zwrotu, co? Bo? Jezus Maria. Ty zajebałem kamerką. Co? Zajebałem kamerką. Nie szkodzi. To dobrze. To jest GoPro, mordo. Ona dostała jakimś rozrzutnikiem i Krzychu ją zgruberował. Serio? Tak, akurat nie ta, ale poprzednie GoPro. Aha, no to pozdrawiamy GoPro, chujowo. Pamiętasz te stare intro właśnie za czasów tworzenia tego obornika Góra Śmierci i w ogóle? Jak no, było intro, jak zajebał nóżką od tego. Od stopką od rozrzutnika. No? No to przecież kurwa ona chłopie poleciała z 10 metrów, nie? My myśleliśmy, że po kamerce patrzymy, a ona tylko lekko pęknięta, ale obudowa tylko. No ale po to jest GoPro, nie? No a jak? Chłop jak na weselu sypie GoPro pabiankami. GoPro! 100 lat! Robimy bramę dzisiaj na pogrzebie? No. Bramy na pogrzebie jeszcze chyba ludzie z Solca nie widzieli. Nie, jeszcze nie. No. Nie szkodzi wtedy. Nie, wtedy będzie dobrze. Zawsze będzie łatwiej tą ładowarką doczyścić. Powiem wam i tak, wielki ciul tu jest ręcznego czyszczenia. Kuba ma taką wprawę, ale nie ma się co dziwić. Nie chcę myśleć, który raz już to robi, kurba. Dobrze, tych nagrzewnic nie ma zbyt dużo do omijania, bo praktycznie są tylko 4. 5. Tu jest chyba zdjęta, bo też powinna być. Więc nawet, o, psi chuj! Ta noc będzie długa, więc chodź, a nie patrzysz tak niewinnie. Mordeczko, przyszykowałem tu dla ciebie prezencik. Zapraszam. Dobra, nie to nie. Weź, chciał, żebym ci pomógł tu. O, chyba tego nie zabierzemy na ten zestaw, no na pewno nie. Tak coś czuję. Ale w szoku jestem, że pierwszy raz Kuba dopiero na zewnątrz to robi. Szkórniki trochę czasu tu mają. O, zresztą tu nie ma co zbytnio dużo zgarniać. Jedynie to może. Bo tu i tak jeszcze naleci i to na koniec się dopiero zabierze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wszystko jest. A. Na wóz. O to to. Widły to widły. O. Po co zmieniać łyżkę, jak można zmienić ładowarkę? Jakby ktoś nie zauważył. Jedna, druga. A co to się stało? Proszę bardzo. Jeszcze to będzie zestaw. Co? Będzie na raz? No coś ty, nie ma mowy. Co? O kur... To weź do środka jeszcze z łyżkę. O nie. Tak? Słuchaj, po tych jak te dwie kipnąłeś, tyle nie wyglądało na polu, na pewno. Ale tam było ugniecione. Tak? No niby jo. No, jest, no jestem mega ciekawy, ile to zejdzie. Tu masz 3 łyżki, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Stop, przerwa na szluga. Dobrze. Właśnie dzisiaj John Deere święto, a to bo zaśpiewałem mu później. Tak. Jebać mnie wtedy. 7000007. O, zgłoś. Gdzie jest szwogier? Tam on mieszko. Szwogier! Daj. Dawaj no tu pod pszenicę, jak ja podchodzę. Daj Boże, co my się spotkali dzisiaj. Dla mnie to jest... Serce pęka dla jego. Tu jest tak pięknie, mapę bym mógł... Chyba twoje gospodarstwo kiedyś zrobię do farminga. I śluga. Chcesz? No.
Możesz. I zrobię pod tą piosenkę. Ciekawe, czy ma prawa autorskie. Chcesz zobaczyć, co szwagier robi? Chyba. Te technologie, kurwa. Kurwa. Nie masz pogra. Gdzie? Przed warsztatem? Też nie. Pa, opierdalałeś. Śpi, wczoraj przecież miał te. No, nieważne. Wczoraj miał poprawiny. Tak. Domków, poprawiny domków to są. Oporowo, kurwa! Opa, i bym wyjebał, bo zajebiście. Tak to się ładuje. Taki właśnie z Polka youtuber, że on jednakowoż jak jest u siebie youtuberem, to dorabia u kogoś na gnoju, no. No trudno, no. Ale jest kochany, lubię go. Dobra morda. Fajny chłopok, mimo to, że pije, to i tak go lubię. No, a my właśnie kończymy sobie gnój. Proszę ja was, będziecie chyba mieli bardzo ładne ujęcia, bo Bolek tutaj się stara jak może. Ja też się staram jak mogę. Ugniatam, żeby weszło przede wszystkim. O. Jo, jo, jo. Gnój tak. Gnój jest taki troszeczkę słomiasty, no ale co zrobić, no, to jest z odchowalni. Dla Wolka, jakiego ziemia tyle nie widziała gnoju, w tym jest bardzo dużo gówna. Kiedyś to rozrzuciłem u siebie na polu, to jak wjechałem mucić obok pole, to u mnie jeszcze zielona była, a niby taki słomiasty. Ale ze słomą też dużo minerałów jest. Jakby nie patrzeć. Panie Stasiu, przynieś pan flaszeczkę. Sprzątanko. Powiem wam, normalnie nie dziwię się farmingowi. Widzieliście tą hałdę, która tam była. To jest ten sam zestaw cały czas. Ja jestem w szoku, że to weszło, nie? To jest tak jak w farmingu, jest na przyczepie, wysypiesz, jest pół gospodarki. To jest to samo. W tym momencie. No bo w życiu bym nie pomyślał, jak to wtedy widzieliśmy, że to się w ogóle zmieści, nie? Będzie sprzątnięte. To, co wiatr będzie miał zabrać, to zabierze. No choć taka jedna łyżka, no to będzie... No będzie ciekawie to upchnąć, ale to i tak dobrze, bo myśleliśmy, że będzie jeszcze jedna przyczepa. A tak naprawdę ogarniemy. To jeszcze nie, musimy poczekać. Aż chyba wyjedzie i wtedy trzeba zwalić. Nie no, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo nie pomyślałem, że takie vlogi uda mi się tutaj nagrać będąc. Człowiek już tak dawno też nie nagrywał, że ja dzisiaj po prostu byłem pod wrażeniem tego, co tu się udało zrobić. I do Krzysia pojechać i wszystko, daj Boże, żeby jutro Media Expert był otwarty i kartę, żebym mógł kupić, bo będzie przekichane. Dobra, i tak tu jeszcze na koniec zleci na pewno, więc się wyczyści przed samym wyjazdem. O, ależ to musi być ujęcie teraz, jak te pięknie promienie słońca biją idealnie na łyżkę. To pięknie, tyle zostało nam z tego wszystkiego. O, nowy komputer mi składają z czymś takim. Ale to będzie miało pierdolnięcie, jak bizona załączę w farmingu na posąsiedzku, tego lagującego. To mi kurwa wszystkie przyciski pościąga z półki chyba. Minus 30 FPS-ów mniej kombajn, jak kurwa Wistula się załączę. Ale nie szkodzi.
Panie, to jest najebane towaru. Oddawaj monitę, złodziej. Kurwa, bo ci jebnę. Jadę ulicą, opony w dżungirze, asfalt drom. Sąsiady jak zobaczą, na zawał umrą. Julian, otwarty jest jak łaz. Komuś dwójkę ściśnij gaz. Boże, jak to w kamerze oddaje, nie? Jak niekończąca się historia. O. A, nie mam hamulcy, nie? Ja nie podpinałem. Jasne, nie? Ale wspomnienia wracają, nie? Większość ludzi no może tylko górkę kojarzyć. Tego skrzyżowania nie bardzo, bo wtedy to nie był czas nagrywania vlogów jeszcze. Ale tutaj jest ten piękny rozpęd i będziemy za chwil kilka na Górze Śmierci. Tam, piękny zestaw z tyłu mamy. I jedziemy. Jedzie na piękną Górę Śmierci, którą no 8 lat człowiek nie widział, albo i dłużej. Ty mordeczko, dość często to pewnie jeździsz. Ja dość często, no ale kiedyś jak się 60 jeździło, to było czuć tą górkę. A teraz są jondeli, to nie ma tej górki. Nie to samo. Wiesz co, ja nawet już nie chcę zobaczyć z tej perspektywy, jak to wyglądało, bo powiem ci, ja dużo filmików... O, kuliła! Dobra, ja wysiadam. Ja ci powiem, dużo wtedy kamera nie oddawała, stojąc tam, na górce, nie? No i powiem ci, teraz wam pewnie ta kamera też tego nie odda, coś tak czuję, bo to ogólnie, nie wygląda. To ogólnie wygląda, nie jest duża górka, tylko najgorsze jest to, że tu jest taki grząski piasek. Tak. Taki piasek, który się nigdy nie chce ubić. To jak ciągniesz, to musisz ciągnąć równo, nie, nic z redukcji, nic nie do robienia, kurwa, nie? No, dobra, pan też na pewno. Już jele. Miele, moja miła. I tu właśnie w tym miejscu jest taki najgorszy piaseczek, to jest tak jak zacznie cię kurwa podrzucać, to wtedy już jest tragedia. To jest na pewno. No już. Nie? A ludzie pomyślą, że to pewnie jako wrzunca albo co, że to takie wielkie, a to proszę bardzo, Góra Śmierci. I tu każdy właśnie staje, tutaj są największe dziury, bo w tym miejscu każdy staje. No, faktycznie pokopane jak ta lala. A to tylko los. A później to mnie się sąsiady czepiają, że o, jeździłeś z gnojem i co? I co? Ja mówię, to nie ja. Później patrzę, Bolek, mówię, aha, mafia solec jakaś. Jeszcze nie znałem wtedy, nie znałem. Ja? Jeszcze nie znałem, dopiero później go opierdoliłem, od razu go poznałem. No, proszę bardzo, nie opierdolić wtedy jeszcze. Dobra, jedziemy na solec. Ale piękne ujęcie, jakie kolorki wieczorem, to aż niepojęte. No towaru jest najebane, proszę państwa.